Tarnowskie Góry, piątek, godzina 14.40 za 20 minut na tych schodach. Będą śpiewać Tarnogórzanie kolędy. Ta karuzela już wozi dzieci, ale jest bardzo cichutko, żeby nie zagłuszać za chwilę kolęd. A tam, proszę Państwa, dzieje się już powolutku jarmark, który będzie tutaj trwał, czyli zapraszam. Szybciej, szybciej, nie ma czasu. Święta bardzo blisko. Proszę Państwa, tutaj w koło mnie za chwilę, myślę, że Państwo to zobaczą, dzieje się już jarmark. Około 100 wystawców, więcej niż normalnie, dlatego że mamy prawie 1000 metrów kwadratowych pod dachem, nikomu na głowę nic nie będzie padało. Myślę, że klimat świąt z minuty na minutę będzie coraz bardziej odczuwalny. Smakołyki, napoje, zimne, ciepłe, słodkie, gorzkie, kwaśne. Stroiki, biżuteria, praktycznie wszystko, co jest związane z świętami, mogą to Państwo kupić na prezenty, mogą to kupić na stół, żeby ładnie przystroić. Będziemy tu przez 3 dni, ale oprócz tych wszystkich rzeczy, które będzie można tu kupić, będą występy. W sobotę i w niedzielę od godziny 10 rano będą animacje dla dzieci różnorakie, karuzela przez cały czas, a po południu w sobotę od 17, a w niedzielę od 14.30 występy tarnogórskich chórów, orkiestr i zespołów bardzo ciekawych, dlatego że na przykład w sobotę będą klimaty latynoskie, ale świąteczne. W niedzielę dwie orkiestry, bo Tarnogórska Orkiestra Dęta i Radzionkowska. Jedna zaczyna, druga kończy, a pomiędzy tym zespoły wokalne, tak naprawdę masa muzyki i oprócz tego to, co Państwo widzą. Muszę za chwilę włączyć jeszcze jeden przedłużacz, żeby te górne światło się zapaliło, także lecimy.